Witaj w dniu trzecim tego kursu, który jest trzecim dniem reszty Twojego pięknego życia. Dzisiaj zastanowimy się, czego Twój partner potrzebuje od Waszego związku. Mężczyzna pragnie odnaleźć u Ciebie wygodny kąt, gdzie może zaznać odpoczynku. On pragnie zatopić się w Twojej energii spokoju, ponieważ sam nie jest w stanie wytworzyć takiej energii. Dlatego kluczowe jest, abyś dbała o swój poziom radości i o siebie. W ten sposób, stajesz się oazą ciepła. Ty jesteś źródłem spokoju w waszym związku. Mężczyzna jest dodatkowym paliwem, ale i bez niego, ty nadal posiadasz tę niesamowitą moc. Twojemu partnerowi jesteś potrzebna, aby mógł doświadczyć cech, do których sam nie ma dostępu. To nie chodzi o dawanie mu prezentów, organizowanie wyjazdów, planowanie randek, przygotowywanie obiadów czy pranie skarpetek. Najwięcej dajesz mu, będąc w żeńskiej energii. Dajesz mu kontakt z czułością, sensualnością, ciałem i przyjemnością. Dajesz, nie robiąc niczego. Kiedy obdarowujesz mężczyznę w żeńskiej energii, on otrzymuje wszystko, czego potrzebuje, choć jednocześnie nic mu nie dajesz. W sobie masz boginię, która napełnia ognisko domowe i twój świat ciepłą atmosferą, czułością, harmonią, wrażliwością, kreatywnością i lekkością. Jesteś generatorem wysokiej wibracji. Jako kobieta masz ważne zadania do wykonania. Im więcej on widzi w tobie uroku i lekkości, im bardziej będziesz inna niż mężczyzna, tym silniejszą polaryzację między wami wytworzysz. On będzie się czuć szczęśliwy, że może być u boku takiej kobiety, kobiety z klasą. Miej klasę. Wydobądź swój wdzięk. Twoja atrakcyjność to twoja klasa. To coś, co budujesz tu i teraz. W każdym momencie swojego życia możesz zdecydować, jaka chcesz być, jak się prezentować, jak wyglądać i czym promieniować. Twoje dawne ja nie ma wpływu na teraźniejszość. Bo tu i teraz możesz być inna, niż byłaś dotychczas. Możesz stać się nową wersją samej siebie. Zacznij od miejsca, w którym jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób, co możesz. Wystarczy, że skupisz się na tym. To sprawi, że twój mężczyzna będzie najszczęśliwszy pod słońcem i obdarzy cię tym, czego potrzebujesz. On pragnie od ciebie dostępu do tych rzeczy, ale także chce poczucia ważności i szacunku. Chce być ważny. Chce być znaczący w twoim życiu. Chce poczucia ważności. Chce być wystarczający. Chce twojej akceptacji. Chce szacunku. Dla niego szacunek jest ważniejszy od miłości. Chce się czuć bardziej szanowany niż kochany. Ty masz zbiornik miłości, a on – szacunku. Ty potrzebujesz czuć się kochana. On potrzebuje czuć się szanowany. Jednocześnie pragnie kobiety, która nie jest od niego zależna. Mężczyźni pragną kobiet, które mają swoje własne życie i pasje. Kobiet, dla których nie są najważniejszą postacią w życiu. Dlatego powinnaś być pochłonięta swoim życiem i swoimi sprawami. On powinien być tylko częścią twojego wspaniałego i obfitego życia. A jak jest u ciebie? Zastanawiając się nad tym, pobierz zadania przygotowane dla ciebie na dzisiaj i je wykonaj. Życzę ci owocnej pracy i do usłyszenia jutro.